Cześć, mam na imię Ryszard, jestem tatą dwójki chłopaków i chciałem dzisiaj opowiedzieć na praktycznym rodzicielstwie o tym, jak przygotować dziecko do świadomego czerpania ze świata i świadomego samorozwoju zgodnie z tym, jak rozwija się umysł i możliwości poznawcze młodych ludzi. Jak przygotować dziecko na niepewny świat i jak pobudzić dziecko do rozwoju. Pamiętaj, że jak materiał Ci się spodobał, wyraź to poprzez subskrypcję czy komentarz, to pomaga w rozwoju naszego kanału. Mój 4-letni bratanek jest wcieloną furią. Każda granica społeczna, każde ograniczenie stanowi dla niego wyzwanie do wściekłej szarży wprost na nią. Nie interesują go konsekwencje, każde ograniczenie jest dla niego wyzwaniem, każda granica jest wezwaniem do jej przekroczenia. Mój młodszy, 10-letni syn z kolei stara się z jednej strony sprawdzić normy społeczne obowiązujące w jego szkole czy w domu, a z drugiej pragnie je naruszać. Z mojego punktu widzenia obaj nie radzą sobie z uczuciami i emocjami, ale czego oczekiwać? W końcu nie rodzimy się z gotowym aparatem do kontroli emocji czy zarządzania relacjami. Nawet neurologicznie obszar mózgu odpowiedzialny za takie dorosłe zachowania, kora przedczołowa, rozwija się do około 25 roku życia. Ponadto to nie wszystko. Nawyki wyrobione, emocjonalne reakcje na przyjemne, nieprzyjemne czy zaskakujące sytuacje także mają olbrzymi wpływ na nasze zachowanie. Potrafimy się uczyć, zmieniać, rozwijać, a mózg zachowuje tak zwaną neuroplastyczność, czyli to, że przeróżne rejony mózgu potrafią przejmować funkcje innych, uszkodzonych lub bardziej zajętych. Nie jest więc jakąś objawioną prawdą, że jaki ojciec, taki syn, czy czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Nie jesteśmy kopią swoich rodziców, a napotkane osoby, doświadczenia i nasze przemyślenia kształtują nas w równym stopniu co wychowanie i geny. Podzieliłem temat na cztery ważne kroki. Oczekiwane schematy, stymulacje, strategie i fazy. Oczekiwane schematy. Warto określić na początku, jakie zachowania będą najbardziej przydatne, czyli do czego powinniśmy przygotować dziecko. Jednego możemy być pewni. Świat, szczególnie świat ludzkiej kultury i techniki, będzie zmieniał się coraz szybciej. A najbardziej poszukiwane, a równocześnie najlepiej sobie z nim radzące osoby to będą ci, którzy nie będą reaktywni, lecz proaktywni. Ci, którzy będą przejmować inicjatywę, jeśli nie w kontaktach z ludźmi, to poznawczą. Tacy, którzy będą w stanie uczyć się i szybko przetwarzać nowe doświadczenia w użyteczne idee i wiedzę. Ponadto takie osoby, które będą zdolne właściwie, czyli skutecznie i precyzyjnie się komunikować. Uważam, że w związku z tym scenariuszem, który nakreśliłem, najważniejszymi postawami, jakie powinniśmy wykształcić w naszych dzieciach jest po pierwsze, otwartość na nowe doświadczenia połączone z poszukiwaniem wyzwań. W nadchodzącym świecie sprawy będą toczyć się jeszcze szybciej, dlatego ten, kto nie nadąży z uczeniem się, przystosowywaniem do nowych warunków zostanie pozostawiony na boku. Szczególne miejsce będą zajmowali prekursorzy, ale też miejsc dla nich będzie więcej. W różnych dziedzinach praktycznie już teraz potrzeba ludzi, którzy podejmą się nowych, nieznanych wcześniej wyzwań. Po drugie, pokora poznawcza, czyli takie nastawienie, które uznaje, że bardzo prawdopodobnym jest, iż się mylę albo nie wiem wszystkiego, a druga osoba może mi dostarczyć wiedzy, doświadczenia lub pomysłu, który będzie dla mnie użyteczny. Po trzecie, wytrwałość i samoregulacja. To uzupełnienie otwartości i poszukiwania nowych wyzwań. Warto poznawać nowe rzeczy, ale nie dla samego poznawania, ale dlatego, czego można się z tego nauczyć. Do tego konieczna jest wytrwałość oraz zdolność do wyrabiania sobie nowych, potrzebnych nawyków i umiejętności, mimo że jest to trudne i niekomfortowe. Wisienką na torcie będzie sumienność, dzięki czemu ludzie będą ufali naszym dzieciom i chętnie będą z nimi współpracować. Po czwarte, tak zwana inteligencja emocjonalna, zdolność do rozumienia emocji swoich i innych, do racjonalnego działania niezależnie od uczuć i asertywność. Oprócz tego, skuteczna komunikacja, która w znacznym stopniu wymaga wyrozumiałości, empatii i pozytywnego nastawienia wobec innych, ale także wobec siebie. Patrząc w przyszłość, te cztery postawy wydają się wysuwać na najpocześniejsze miejsca pośród wszystkich przydatnych w nadchodzących dekadach. Stymulacja. Wobec tego, by wykształcić w naszych dzieciach odpowiednie postawy, powinniśmy stymulować je w odpowiednią stronę. Na przykład w kierunku zaangażowanego, emocjonalnego budowania dojrzałych relacji interpersonalnych.
powinny obywać się z nowymi sytuacjami i ludźmi, równocześnie będąc gotowe do pracy nad swoimi nawykami i nad relacjami, a nie uleganie kulturze pigułki, czyli wytrwałość, a nie tabletka, która wszystko powinna uleczyć. Kontakt z innymi sytuacjami, z nowymi rzeczami, podejmowanie odpowiedzialności, to wszystko powinno wyrabiać odporność na stres, czyli z jednej strony mechanizmy radzenia sobie z nim, a z drugiej pewne nastawienie emocjonalne powodujące, że porażki będą budującym doświadczeniem, a nie nieszczęściem. Warto też stymulować racjonalne, a nie życzeniowe, czy też jeszcze gorzej roszczeniowe podejście do nowych doświadczeń. To niezmiernie trudne, gdy dzieci zdają sobie sprawę z własnych praw, które niejednokrotnie rozumieją jako narzędzie przemocy wobec rodziców i wychowawców. Właśnie stymulowanie młodego odkrywcy, by popatrzył na nowe lądy z nadzieją, a nie z butą, stanowi wielkie wyzwanie dla rodziców, wychowawców, ale także mentorów i nauczycieli. Strategie. Możemy stymulować oczekiwane zachowania dziecka przez szereg strategii, które wdrożymy we wspieranie jego rozwoju. Pierwsza z nich to zachęcanie do podejmowania wyzwań, do szukania szans, wreszcie do podejmowania odpowiedzialności. Dziecko powinno otrzymać od nas pozytywne wzmocnienie, gdy podejmie się jakichś nowych wyzwań. Oczywiście nie oznacza to aprobowania skakania z kwiatka na kwiatek. Tu taniec przez miesiąc, harcerstwo przez dwa, gitarę, oczywiście sprzęt najlepszy, przez miesiąc. Nie. To by zaprzeczało właściwemu rozumieniu odpowiedzialności, która powinna opierać się na planowaniu, a w przypadku porażki wyciąganiu wniosków. I jeżeli to możliwe, i na ile to możliwe, naprawieniu czy wyrównaniu strat. Właściwie rozumiana odpowiedzialność nie ma nic wspólnego z poczuciem winy, wręcz mu zaprzecza. Musimy też być przygotowani na wspieranie dziecka w zetknięciu z porażką. To wywołuje trudne emocje. Pomóżmy mu nimi zarządzać, pomóżmy dostrzec jasne strony. Wreszcie, nie umniejszając wagi zdarzenia, ustawić je we właściwej perspektywie. Mówmy, czego można się nauczyć. Pokażmy stoicką metodę rozważania najgorszych skutków tego, co się wydarzyło. Wykazując zrozumienie dla przeżywanych przez dziecko emocji, okażmy, jak dorastać w tej sferze. I skoro już mowa o zmaganiu się z emocjami, to do tego też mamy przecież narzędzie. Drugą strategią jest zastąpienie w momentach trudnych, emocjonalnych, mówienia o emocjach, mówieniem o kolorowych strefach, w których emocjonalnie przebywa dziecko. W sytuacjach ekstremalnych czasami trudno maluchowi określić, jakie emocje przeżywa. Jego mózg nie jest jeszcze zdolny do racjonalnej obsługi emocji. Dużo łatwiej mu będzie określić, czy przebywa w strefie czerwonej, zielonej czy niebieskiej. Czerwonej, czyli niebezpiecznej, nieprzyjemnej, związanej z walką i krzywdą, czy w radosnej, zielonej, pozytywnej, albo niebieskiej, związanej z zastanowieniem się, wycofaniem czy smutkiem. Strategią trzecią jest swoboda i czas wolny. Wielu rodziców zapycha cały czas dziecka zajęciami. Biega z nim, nie pozwalając na to, by samo określiło, co chce robić. Ta strategia wzmacnia umiejętności planowania, zdolności kreatywne, pozwala na coś, co według odkryć kilkudziesięciu ostatnich lat jest bardzo istotne dla rozwoju psychicznego, intelektualnego i emocjonalnego, na nudzenie się. Dziecko, mając wolny czas, ma okazję do badania, doświadczania, poszerzania granic, odniesienia małych porażek i sukcesów, odczucia zagrożenia, samodzielności, idąc samemu na zakupy czy odkrywając w krzakach nieznane plemiona Indian czy stworów z Minecraft, poszerza swój świat. Wszystkie te doświadczenia kształtują wielkiego człowieka, którym chcielibyśmy, by nasze dziecko się stało. Fazy. By być w stanie używać tych strategii, konieczna jest praca nad sobą. To my, wdrażając je, będziemy pokazywać dziecku drogę. W drodze do radzenia sobie z emocjami musimy przeprowadzić siebie, a następnie dziecko przez kolejne fazy poznawania i reagowania na emocje. Pierwszą jest empatyczne rozumienie sytuacji, czyli rozumienie jej przez pryzmat emocji, którą przeżywają osoby w nią zaangażowane. W tej fazie będziemy przeżywać wiele emocji, a będziemy musieli polepszyć zarówno nasze zarządzanie nimi u siebie, bo dziecko perfekcyjnie potrafi nas rozmontować, wpędzić w ekstremalne emocje, jak i rozpoznawać i wspierać dziecko w ich przeżywaniu. Faza ta prowadzi przez etapy zauważania i nazywania swoich emocji, przez postrzeganie emocji i intencji innych, a następnie przez zrozumienie wzajemnych zależności emocjonalnych. Lista uczuć, czytana co jakiś czas, wyrabianie nawyku, by od czasu do czasu przeanalizować własne odczuwanie emocji i nazwać je, są skutecznymi technikami, by rozpocząć tę fazę.
Nazywanie dodatkowo obniża natężenie emocji i pozwala uruchomić procesy racjonalnego namysłu nad tym, co czujemy i co dzieje się dookoła. Późniejsze techniki, nad którymi możemy popracować, ale w które potem możemy wdrażać dzieci, to na przykład przeramowanie, czyli popatrzenie z innej perspektywy czasowej lub z punktu widzenia innej osoby. Jeszcze inną techniką jest głębsza analiza emocji i wyłapywanie myśli, które ją wywołały. To prowadzi nas do drugiej fazy. Wspieranie dziecka. Żeby nam się to udało, musimy pokazywać, jak my reagujemy na analogiczne sytuacje. Nauczanie przez przykład. Mamy na szczęście niezwykłą przewagę. Nasza kora mózgowa jest lepiej rozwinięta i już samo to sprawia, że lepiej radzimy sobie z emocjami niż dzieci. Możemy nauczyć je odczuwać, a następnie przewidywać wystąpienie emocji, pokazywać strategie radzenia sobie z nimi, które wcześniej wyćwiczyliśmy na sobie. Trzecia faza to faza empatii i asertywności. Tu, nadal wspierając dziecko, możemy mu pokazywać jego wartość jako osoby, usmysłowić wartość emocji w kontakcie z innymi. Dzieci nauczą się uwzględniać perspektywę innych w swoich działaniach. Nauczą się przewidywać emocje, a następnie zachowania innych osób w odpowiedzi na ich działania. W tej fazie mówienie o swoich emocjach, uczuciach pozwoli staje się naturalne. Z drugiej strony, prezentując pełną uważność w słuchaniu dziecka mówiącego o swoich emocjach, możemy następnie oczekiwać wzajemności i pobudzić dziecko do wsłuchiwania się w emocje innych. Pobudzenie się do słuchania nie może się stać wymówką dla nas, by uczucia wyjątkowo nieprzyjemne, trudne, nawet dla dorosłych, zrzucać na dziecko. Powinniśmy dostosować poziom i rodzaje emocji, którymi się dzielimy, do zdolności i poziomu dziecka. Korzystając z neuroplastyczności mózgu, szczególnie w jego początkowych latach rozwoju, możemy wspierać kształtowanie się przyszłego człowieka. Możemy. Jednak nie zapomnijmy o trzech korzyściach doraźnych, które już same w sobie godne są uwagi i osiągnięcia. Pierwszą jest lepsze panowanie nad naszymi emocjami, co uodporni nas przynajmniej częściowo na przemagiczne techniki manipulacji osobników młodocianych i nie tak całkiem młodocianych. Kto nie został przez przedszkolaka czy nawet żłobkowicza zrobiony na szaro, ten może zaliczyć się do nielicznej, mitycznej grupy rodziców, którym rodzicielstwo samo układa się doskonale, czyli po prostu mają ogromnego fuksa. Drugą korzyścią będzie to, że dzieci łatwiej panujące nad swoimi emocjami może nie staną się od razu łatwiejsze we współżyciu, ale będą chciały używać nie tylko przemocowych i mocno emocjonalnych reakcji na rzeczywistość, a przede wszystkim na nas. Trzecią korzyścią, tym razem trochę bardziej na serio, jest zbudowanie wspierającej się rodziny, która potrafi się komunikować, spokojnie rozmawiać, szczególnie na trudne tematy i w której każdy czuje wsparcie od pozostałych, niezależnie od tego, czy się ze sobą zgadzają, czy nie. Takich rodzin wszyscy pragniemy. Pragniemy też gorąco, by nasze dzieci były lepsze od nas. Mam nadzieję, że te idee będą motywacją do budowania takich rodzin oraz we wspieraniu dziecka, w stawaniu się wspaniałym człowiekiem. Dziękuję za Twoją uwagę i mam nadzieję, że ten materiał był pomocny.